Znajdziesz. Oj, 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 oj. Uderzył. Jest. A poszedł. Czekaj, 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 cicho, cicho, on tu płynie. Tu płynie. Widziałem go, tu płynął. Piękna sprawa z taką płycizną. Masz jakiś kawał? Mam dużo. Naprawdę. Opowiesz jakiś? No Szwed, Duńczyk i Norwek zakładają się, kto dłużej wytrzyma ze świnią w chlewie. Wchodzi Norwek, minuta i spierdala. Nie przeklinaj. Dobra. Wchodzi Duńczyk, minuta i ucieka. Wchodzi Szwed, 10 sekund i świnia ucieka. W idealnym momencie. Uwaga, uwaga, zmieniamy miejsce, atakujemy na grube szczupaki. Piotrek mówi, że ma fajne miejsca, więc próbujemy na jązwa, ten na większe szczupaki. Tak, Piotrek? Tak, jest teraz dużo dużych szczupaków. Tak, tutaj? Można ci ufać? No nie wiem, no nie wiem. Ale zaryzykuję. No przodem, przodem kładź go, przodem kładź.
Duży? Nie. Uj, uj, uj. Waleczny. Tak. Dobrze zakuty, tylko żeby nie skakał. O. Ale taki... No, no, to nie jakby z wędką poszedł. Tak, włączyłem. No, ale chuj tam. Ale zaraz będziesz włączał, bo ja będę go wypuszczał. No, takie mogę łapać. Odczep się, odczep się. Nie będziemy tutaj się z tobą bawić. Ty stresujesz mi go. Czym? Nie ja. Już mi wierzę, że jestem niewinny. No strasznie waleczne te ryby są z tej wody. No, no mówię. No wie, że Norwezy... Ale no, z Norą, patrzcie co się dzieje. Jak można takiej ryby nie lubić, powiedzmy. Patrzcie co się dzieje. Już, już, już. Nie wiem jak. Już, 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 jak koniec. To jest możliwe. Że oni szczypaków nie lubią. Mam to. Wiedział, że go czepiłem. Chlapał dziady. To taki sam jak mój, ty. Mam pasażera na gapę. Dobra, wypuszczaj go, no. No gdzie tak? No Boże. Sam się wyślizgnął. No nic, no. Proszę, jak to, proszę bardzo, jak Piotrek łapie ryby, to jest specjalna zalęta szczupakowa. Szczupaki się nie rzucają, to trzeba zrobić imitację. I co, będzie to brać? Piotrek? To się okaże.